Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Siemaneczko. Yo, yo, witamy was na Travelers.pl. Jesteśmy w Cali i opuszczamy właśnie nasz hotel. Co do hotelu, krótkie słówka, był tragiczny, szczerze mówiąc. Mieliśmy same łóżko, nie mieliśmy deski od kibla, zimna woda. Nie mieliśmy Wi-Fi. Dokładnie, telewizor też się nawet nie odpalał tak naprawdę. I teraz wychodzimy i babka powiedziała, że mieliśmy tutaj dwie noce, a nie trzy. I pokazuję jej rezerwację z bookingu, ona się ze mną kłóci, że mieliśmy na dwie i że mamy jedną dopłacić. I powiedziałem, że to nie mój problem, że nie chcę to z bookingiem załatwiać. Także no, dobra, uciekamy, idziemy na dworzec, ruszamy dalej do następnego miasta. Właśnie przyjechał chyba nasz Uberek, także lecimy. I witamy na dworcu w Cali. Idziemy kupić sobie biletki. Dokąd? Tam gdzie będą, nie? W ogóle mamy parę miejscówek, które chcemy jechać, ale zobaczymy jak bilety. A jeśli takie dworce, to ja szanuję. Jest dwupiętrowy, znaczy piętrowy w sumie. Jest pełno tutaj jakichś jedzonek, pamiątki, jakieś inne rzeczy. Nie tak jak większość u nas w Polsce. Masz dworzec i parę knajpek i tyle. Nie wspomnę o dworcu w Tczewie u nas w mieście. To już jest w ogóle totalne dno. Elegancko zdążyliśmy centralnie na busa. Oj, wyjeżdżamy właśnie. Co do minuty styknęło nam się. Lecimy do Armenii, ale nie do takiego kraju. Do miasta, które jest też w Złotym Trójkącie tutaj, Kolumbii. I stamtąd będziemy dalej szukać busa na inne miejsce, że tak to ujmę. Ale to zobaczycie. Jeszcze spodobało, jestem happy. Ostatnio jechaliśmy praktycznie tym samym busem, aczkolwiek były tam z tyłu miejsca. Były cztery, teraz są trzy. Są podłokietniki i tak dalej. Co nie zmienia i tak faktu, że teraz jest prawie pusty bus. I jest elegancko. Pierwszą pauzę mieliśmy, przynajmniej mieliśmy takie empanadki po niecałej złotóweczce, spoczko cena i jedziemy dalej. Bardzo dobre empanadki z ziemniaczkami w środku, tak dalej, na ciepło, co najważniejsze, za niecałą złotówkę, spoko. Co do jeszcze tej historii, zaraz zrobiła awanturę, że jej źle resztę wydali i tak dalej, po czym już jak parę osób się tam zleciało, gadaliśmy. Okazało się, że zapłaciła piątką, a nie dychą. Gdzie upierała się, że zapłaciła dychą i to wyszło, że dobrze jej resztę wydali. Awanturnik. To była spokojna rozmowa. No i dobra, dojechaliśmy. Jesteśmy w Armenii na dworcu. Trochę już biedniej wygląda ten dworzec. Ale jesteśmy tu i będziemy szukać busa dalszego. Do Salento prawdopodobnie. Mam nadzieję, że jeżdżą jeszcze. Dobra, jesteśmy w kolejnym busie. Niedługo chyba wyjeżdża, już się ludzie coraz więcej robi wizę i co, kosztuje piątaka jakoś prawdopodobnie, albo trójkę. Jest w jednym miejscu napisane, że trójaka będzie, a w jednym, że piątaka. Tak czy siak nie jest to za wiele. Mamy jakąś godzinkę drogi. Dojechaliśmy do Salento. Mała wioseczka. I czekamy na razie na bagaż. Póki co góry nam parują tutaj, jest chłodniej tu troszeczkę, no i ulewa nas ogólnie spotkała po drodze, mam nadzieję, że zaraz nie będzie dalej padać, bo dosyć mocno zlało. Tak jak myślałem, z naszym fartem ostatnim idziemy w deszczyku, na szczęście mamy parasoleczki, także nieźle. No miasteczko, wioseczka, tak zakorkowana o dziwo jest, no ale... Strasznie tu jest zakorkowane, w sumie się nie dziwię, dlaczego autobus nawet tutaj nie wjeżdża, zostawił nas pod górką. Trzeba było pierwsze co wbić pod górkę wysoką taką, żeby w ogóle wejść do tego miasteczka tak naprawdę. Bo już wiem, że oni się tak korkują, jak zwykle znajdzie się jakiś debil, co zaparkuje się na środku na jednokierunkowej i zablokuje cały ruch, bo ludzie muszą wysiąść. Nie gadaj do mnie, kurde, jak nagrywam, chłopie. O, to mnie drażni naprawdę, widzi, że gadam do kamery, to jeszcze specjalnie podłazi do mnie zagadywać, nie? Pieczunia, niestety gaśnie co chwilę. Stwierdziliśmy, że przeczekamy sobie deszczyk, bo za mocno już teraz leje.
i przyszliśmy sobie na zupkę. Niestety knajpkę braliśmy pierwszą lepszą, żeby nie móc, nie moknąć. Jest jedna z droższych, mi się wydaje ogólnie. Ale zupka jest okej. Okay. Zupka ładnie podana. Dobra, już prawie nie pada. Zupka spoko, knajpka spoko, szybko podają jedzenie. Tylko mnie wkurzył baran, bo na wejściu sam spytaliśmy się, czy możemy płacić kartą, że nie mamy gotówki. A potem mówi, że gotówka tylko, jak już trzeba zapłacić. Ja nie wiem, czy oni są upośledzeni jacyś, czy jak. Jeszcze to ten sam gość, który nam powiedział, że można płacić kartą, nas skasował potem. No, mieliśmy te pieniądze ogólnie, ale nie chcieliśmy ich wydawać. No, debilizm. Co, jesteśmy na głównym placu. Teraz. Coś się dzieje. A tam będziemy szli do hotelu potem. Tak, widzę, że coś tu się będzie działo na pewno. Jeszcze jest bida, że tak to ujmę, ale wiem, że wieczorem na pewno będzie tu się więcej działo. Nic, a tu będzie scena jakaś. Więc coś na pewno będzie. Nie wiem, czy dzisiaj, czy tak ogólnie mają to rozstawione. Słuchajcie, standardowo pod górkę wszędzie, nie? Będziemy mieli w Luj wysoko hotel. Sara jak zaczęła tą drogę, te schody, to już się przeżegnała. Słuchajcie, fajny klimacik tu jest, taki dosyć też góralski. Fajnie jest, aczkolwiek ta droga nas czeka chyba do hotelu prawdopodobnie. Nie jestem jeszcze pewien, wiem, że w tamtą stronę na pewno. Fajne ciuszki tu mają na sprzedaż. W końcu nie wszystkie na krótki rękaw i tak dalej. Mają jakieś takie pancza, bluzy indiańskie też i tak dalej, góralskie widzę w miarę, w ich klimacie tu przynajmniej. No i ogólnie ładnie, tu będą lampeczki na pewno. Wieczorkiem się ładnie palić. Lecimy, mają tu jakieś zipliny i tak dalej. No i lecimy dalej, jeszcze wyżej. Udało nam się, nie wchodzimy po całą tą górę. I mamy takie wejście tu do hotelu. Hola! Mamy taki pokoik, okna są pootwierane, już widzę. Stoliczek mamy, jakieś chińskie znaczki, bądź ogólnie azjatyckie. Dwa łóżeczka, jedno jest większe w sumie. No, jakiś wieszaczek. No i łazieneczka jakaś taka może być ponoć. Wszyscy mówią, zachwalają, nie widzę gdzie tu jest światło ogólnie, że jest tu gorąca woda, jako w jednym z niewielu miejsc. To jest dla mnie problem, bo dawno nie mieliśmy już gorącej wody, znalazłem światło. Patrzcie jaki przystanek tu. Elegancko mamy jeszcze kuchnię, więc możemy w końcu znowu sobie sami coś ugotować. Kurde, nie ten przycisk, a co najlepsze. Tu jest fajna ławeczka. Ale za to jaki widok mamy na góry i ogólnie na miasto całe, praktycznie tam jest kościół i tak dalej. Dobrze wyczułem klimacik góralski u nas na chacie. Puszczają właściciele same prawie takie góralskie nutki. Bimberkiem mnie od razu z bomby poczęstowali na wjazd i no ogólnie miłe towarzystwo jest tam, już widzę. Co do tego, co tu się dzieje ogólnie, dzisiaj jest ostatni dzień, powiedzmy, urodzin miasta, coś takiego, ostatni dzień imprezy. Dlatego dzisiaj jest też tak wesoło, weselej, powiedzmy, dzieje się więcej. Prawdopodobnie jutro już może tego tutaj nie być, mogą się zwinąć. Dlatego cieszę się, że dzisiaj dojechaliśmy. Dzisiaj jeszcze możemy się tu pobawić po prostu, nie? Zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Trochę pogoda nam nie dopisuje, ale chodzimy sobie tak przynajmniej po sklepikach różnych. Szukamy czegoś fajnego. Troszkę sklepików jest. Plata. Orlo. Mamy nowe stroje. Eleganckie. Sarko ma taki. Różowiutki. Pokaż się. Ta-da. I fajnie, czuć fajny klimacik tutaj naprawdę, fajna miejscowość, wioseczka.
sklepiczki niestety są tutaj droższe troszeczkę, jeżeli chodzi o spożywkę normalną. Aczkolwiek no nie ma się co dziwić, bo tu jest mała wioska i wszystko praktycznie jest turystyka tutaj. No ale szukamy jeszcze większego jakiegoś sklepiku, może coś będzie. Wasze zdrówko, moje zdrówko. No dobra, gringosy, chcieliście trochę nocnego życia, to lecimy się przejść jeszcze, póki coś się tutaj dzieje, nie? Co trzy szybkie, idziemy. Łe, kwasi ryło. Zobaczymy, co się tu faktycznie dzieje, czy tylko muzykę puszczają. Idziemy, póki co cisza tutaj. Tam tylko muzyczka leciała. Zobaczymy, idziemy na główny plac, co? I tak jeszcze sporo ludzi jest w sumie. Około 20 ogólnie. No jeszcze trochę ich tu łazi, patrząc na to, że to jest mała wioseczka. Sialalala, dawać muzyka. Mały główny plac. Tutaj, co są potwie, ale są tylko z alkoholem, nie ma praktycznie nic więcej tutaj. Tak nawet się bawią, lepsza muzyka na pewno niż w Panamie na Sylwestru była, na Sylwestrze. Ale tańczą jeszcze i tak dosyć mało osób, powiedzmy. Mało spotykane takie osoby były. Było parę pojedynczych takich osób. No ale przypominam też, że jest poniedziałeczek ogólnie, nie? Także
jak na poniedziałek to i tak jest spoko imprezka, nie? Czekaj, karykaturki. Dumbledore. No być nie może. A to jest misja na jutro. Także jak widzicie, coś tam się dzieje, ale szczerze mówiąc to nic specjalnego. Jakieś tam tańce są, muzyczka fajna, ale klubów czy coś tak nie ma, jeżeli o to chodzi, żeby wejść. Ale ewentualnie jak puszczali tak w zagrodzonych miejscach swoją muzykę, to nikogo nie było praktycznie, albo jedna, dwie osoby. Także z tym akurat trochę lipnie było. No ale w porządku, poniedziałkowa imprezka, zawsze po spoczku, nie? Na propsie. Grzeje strasznie fajnie ten kocyk, te pancho. Trzymaj kamerkę. Co najlepsze w tym wszystkim jest, że ono jest dwustronne. I z drugiej strony mamy niedźwiadka. Wilki niedźwiedź. Także jest bardzo fajne. Podoba mi się ten zakup, szczerze mówiąc. No i tyle co. Dzięki wielkie, że nas oglądaliście. Miło było, ale się skończyło, nie? Cóż, subskrybujcie nasz kanał, łapki w górę. Pozdrowionka dla naszych patronów. Na razie. Yo.